Myślę, że w naszym beznadziejnym świecie jedno jest w sprawie nadziei niezwykle ważne. Trzeba człowiekowi poznać tajemnicę rozpaczy. Trzeba się nauczyć patrzeć w oczy własnej rozpaczy. Dopiero wtedy odkryjesz, że gdzieś u jej dna, u dna rozpaczy, jest wielka, jedyna, niezwykła nadzieja. Ta nadzieja, która prowadzi każdego z nas nieomylną ręką w stronę Boga. Boga, który jest Twoim Bogiem.